Cześć, siemano, z tej strony Markowski. Witam was w kolejnym motovlogu. To jest w sumie motovlog. Tak by go nie było, ale z racji, że mi stukło 1000 subów, czyli 1000 subskrypcji na YouTubie i aż 10,000 lajków na fejsie, postanowiłem coś nagrać. No, za fest, kurwa, po co ja tu jadę, żebym mógł tam jechać, ale dobra. Z tej okazji, właśnie z tym motovlog, chciałbym tam fest podziękować i tak dalej. Z tej okazji też jest konkurs ogłoszony na fanpage'u. Do wygrania jest koszulka z napisem. Z jakim napisem? Nie pamiętam, z jakim napisem, dobry. Z napisem Slow Driver Team. O, teraz mi się przypomniało. I tabliczka rejestracyjna, tabliczka ramka do tabliczki rejestracyjnej do motorowera. Wtedy my sobie na kotulin. Też możecie zauważyć, aż się wam pochwala, kupiłem sobie kurtkę i gacie motocyklowe. Panie, a kierunkowskaz? No, ty kurwa wieśniaku. No i właśnie co tak kupiłem. Już mam prawie cały strój skompletowany, jeszcze sobie no musiał buty kupić. Kupiłem sobie tekstylne ubrania. Myślę, że na początek wystarczą. Kupiłem sobie spodnie z... Znaczy to są bardziej takie dżinsy motocyklowe. Mają ochraniacze i no na kolanach i na dupie mają tak jakby trochę grubszy materiał. Ale myślę, że przy mojej jeździe... Kurwa, jakiś komar mi tu łazi po szybce. Przy mojej jeździe mi to spokojnie wystarczy. Muszę sobie nowe rękawice kupić. Te niedawno kupiłem, ale się rzepy nie trzymią w ogóle. No i właśnie tak, no kupiłem sobie te gacie. Nie wiem jakiej to jest firmy, jakiejś no-name'owej pewnie. No i właśnie mają ochraniacze fajnie na kolanach. Trochę mi są za duże w pasie. Co dziwne, bo myślałem, że grubszym się już nie dobyć. No ale jednak się chyba do. No i właśnie te spodnie kupiłem kurtka. Kurtka już jest taka... Kurwa, co mi to łazi od tej strony? Nieważne. Kurtka już jest taka bardziej profesjonalna, można to tak nazwać. Firmy też nie znam. Szczerze, nawet nie sprawdzałem, co to jest za firma. Kupiłem ją. Ta i kurtka już ma ochraniacze na plecy, na barki, na łokcie i chyba właśnie na kość ogonową, tak na dole. W ogóle, no naprawdę, jarę się strasznie. Przepraszam, bo tak zaniedbuję, że tak mało tych filmików jest. Obiecuję, że się poprawia, naprawdę. I następny motovlog będzie na ulubionym motorku, czyli na Romecie. Dobra, tu mu spierdolimy na bok. Jademy mu, hop. Oczywiście nie podziękuję, bo po co? No i właśnie tak o tym konkursie. No jest on już ogłoszony na Facebooku pewnie, także facebook.com/markowski97 bodajże. Link jest w opisie. Muszę se... Kurwa, mam źle ubrane rękawice, bo rękawice powinny być na tych rękawach, a nie po... No ale okej, damy radę. No jeszcze tak wspominając, muszę kupić buty motocyklowe i będzie pełna profeska. I chciałbym ogólnie pozdrowić Krzekosza, bo w końcu se kupił normalny moto, czyli Yamaha, nie tam jakieś Kawasaki. Kawał sraki, znaczy nie no, Kawasaki spoko, ale te co on miał to było wyjątkowo chujowe. I właśnie chciałbym go pozdrowić i mam nadzieję, że się w końcu spotkamy i się coś wspólnego nagra, bo jak na mnie to jest jeden z lepszych motovlogerów w Polsce, jest to moje osobiste zdanie. Właśnie tak, według mnie to najlepsze miejsca to jest Adam Motovlog i właśnie Krzekosz, czyli Grzesiu. To jest moje osobiste zdanie. No nie, to jest dwójka najlepszych motovlogerów. Może też dlatego tak gadam, że po prostu ich tak najbardziej znam, no nie? Jeszcze Venom, dobrze gadam? Teraz nie chcę pomylić osoby z ksywką. Z Kędzierzyna Koźla, który jeździ takim dużym turystycznym motocyklem. Jak gadam o Venomie, no to właśnie tego ziomeczka też bardzo lubię. Znaczy ziomeczka, no to jest dorosły pan, no nie, no ale... przejedziemy sobie tu. Z jakimś gruzem jedzie do cyganów. Znaczy nie, nic. Ogólnie...
wezmą w mordzie. Nieważne. No tak jak wspominałem, no postaram się, żeby te motovlogi wychodziły teraz częściej. Postaram się naprawdę, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu... co to teraz było? Porwało mnie. Postaram się, żeby te dwa razy w tygodniu był jakiś filmik i postaram się nagrywać jeden na Romecie, a jeden na Yamaszce, bo... No bo tak. Teraz jademy na Kotulinek. Jedziecie za jakimiś kurwa wieśniackimi drogami, no ale... Ale co tam? Na spokojnie, bo my nie mistrzowie prostej. My to na zakrętach zapierdolamy. Nie no, my wszędzie zapierdolamy. Oczywiście poza nagraniami. Ogólnie zapraszam na fanpage'a, na moja grupa, bo moja grupa jest najlepszą grupą w Polsce. No, może prawie najlepszą, nie no, oczywiście jesteśmy najlepsi, Markowska i spółka. Nie ma nikogo lepszego. Oczywiście ludzie z grupy mają lepsze, kurwa, reklama Korwina, ale Korwin chuja pokazał w tych wyborach. Po chuja to jadę, mogą tam skręcić, dobra, nieważne. Ale nie będziemy się zajmowali polityką, wystarczy, że już kiedyś poruszyłem ten temat przynależności Śląska do Polski i wystarczy tematów politycznych, patrzcie, kunie. Czyje to są konie? Od Janusza, Artura. A jak się ta od nich siostra nazywa? Nikola. Nikola? Nikola chyba. Nie pamiętam teraz na szybko. Wiem, że był chłopcy Dawid, Artur, Janusz, Mateusz i Nikola. No, nieważne. O Jezusko. Zaraz zwiję. Znaczy już w sumie zwiję w stronę domu. Muszę jeszcze jechać do banku. Sprawa jedna załatwić tam z kątem, bo hajs z YouTube'a nie wpłynął i nie, no tak to ja. Właśnie, w opisie macie sobie tradycyjne śląskie reflinki, możecie się tam zarejestrować. Zarejestrować, potwierdzić maila, Marek za to dostanie trochę hajsu. A za ten hajs pewnie pójdzie, na jakieś właśnie koszuleczki, dowóz i tak dalej. Tak jak wspomniałem właśnie o tym konkursie, do wygrania będzie koszulka Slow Driver Team w rozmiarze L, która nam została po zlocie w Gliwicach, swoją drogą. Dziękuję bardzo każdej osobie, która tam podbiła, zagadała. Foteczki sobie robili przy Thundercacie, nawet widziałem. Bardzo miłe. Zajebiście miłe nawet. Ogólnie z Gliwicach bardzo, może nie bardzo, ale w miarę udany. Bo i policja wbiła, i trochę przypału, i kurde, dobra zabawa była. Ale to niestety chyba ostatni zlot, w którym ja biorę udział jako organizator, bo tak wyszło. Jedziemy już w stronę mojej wiochy, czyli w stronę Ligoty Toszyckiej. Czy mnie tam często ktoś pytał, a Marek, kurwa, Marek, ty kurwa, ciulu, kaj ty mieszkasz, okej, kaj ty mieszkasz, skąd ty żyjesz, że ty gołdusz? A więc godałbym, że joje z Ligoty Toszeckiej, to jest wiocha obok Toszka, a Toszek to małe miasto obok Pyskowic, a Pyskowice to trochę większe miasto obok Gliwic. No a jakaj są Gliwice, to już raczej każdy wie. Ogólnie ja tak mieszkam między Opolem a Gliwicami, jakby tak patrzeć. No i tak w sumie możecie mi podać jakieś ciekawe tematy do motovlogów. Bo brakuje mi już, a takie gadanie bez sensu, tak jak ja to zawsze gadam, jest bez sensu. Kurde. Nie, ochraniacz mnie w tupa się ten bio, ale nieważne. Jeszcze sobie muszę slidery dokupić i będziemy zamykali opona. Będziemy niczym Valentino Rossi, będziemy sławni. Nie będę sławny, nigdy. Chyba. Nie wiem, czy kiedyś będę sławny. No nie wiem, wątpię, żebym był kiedykolwiek sławny jakoś tak na dużą skalę. Może na jakąś tam skalę, kurde, swojej wsi mogę być sławny. Ewentualnie, nie wiem, swojej gminy. Chociaż tu każdy jest sławny, jakby tak patrzeć, bo każdy każdego zna, no ale dobra. Nieważne. Za chwilę kończymy tego motobloga. Za się będą ludzie pytali, tak, jest to smyczka Górnika Zabrze, bo jestem ich kibicem i tyle, ale bez spin. Każdy się tu spotyka w celach motoryzacyjnych, bo to cokolwiek, a nie żeby się spinać o kluby. Ale kilka razy dostałem to pytanie, komu kibicuję, bo ludzie widzieli i tam jakieś fotki często udostępnią o charakterze
kibicowskim na moim prywatnym fejsie i tak dalej. Także już wiecie, od zawsze, kurde, wbite w serce te 3 litery KSG. Ale to tam, to jest może na jakiś inny motovlog. W ogóle, właśnie, bo dużo osób mnie zaprasza do znajomych na Facebooku, na moim prywatnym koncie. Chciałbym wam powiedzieć, że jest uruchomiona opcja, że można mnie obserwować. No nie, bo wiadomo, no, to tam tyle ludzi mi nie pisze i tak dalej. Obserwować mnie można. Na chwilę obecną obserwuje mnie ze 120-130 osób. Fajnie by było. Znaczy, jak nie fajnie, no jak chcecie, no to możecie mnie zaobserwować. Mojego prywatnego profilu nie będę nikaj podawał. Wystarczy wbić na moja grupa i ja tam bardzo często coś udostępniam, komentuję i tak dalej, ale nie trudno go będzie znaleźć, tyle wam powiem. O Jezu. Fajny się jedzie. Fajny. Jeszcze sobie zrobię. O kurde, żebym się straszył, żebym sobie patrzył tam na bok. Zrobimy sobie jeszcze rundka dookoła wsi. I to by było na tyle. Dobra, ja sobie przejadę tędy, o. Tędy sobie przejada. Tutaj my przed chwilą jechali, no. No i tak, a gadam, tu my jechali, tu. Tu my też już byli. I zjadamy sobie na dół. Jak już zajademy na gówno droga we wsi, no to już będziemy się żegnali. Oh. Ale fajnie siedzi w tej kurde ciuchach motocyklowych. Tylko że no nie mam pod kurtką już żadnej bluzy, mam zwykła koszulka. I jest fajnie. Myślę, że jakbym ubrał bluza, to bym się ugotował, bo w nogi jest mi strasznie gorąco przez te gacie. Tym bardziej, że to jest całe czarne, no. Dobra, jedziemy tutaj. Ja podziwiaj opa. No dobra, ja się z wami żegnam, także to było na tyle. Zostawcie lajka, jeśli wam się filmik spodobał. Napiszcie jakiś komentarz i do zobaczenia w kolejnym motovlogu. Piąteczka, trzymajcie się. Hello!